Siemaneczko, witam was w trzecim odcinku już z, no, z tej nowej serii na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Silu. Siema! Jakiś przybłęda Dexon. Yo, elo. No, tu mam ogólnie te wykopane buraki, tylko musiałem z drugiej przyczepy zdjąć sobie nadstawki, bo za wysoko już była. Nadstawki są tam w tym. Gdzie? No, w tym. No, pokazywałem ręką na tego, na chlew. Ale ja nie widzę. Fuj, jaki chlew. Na garaż. Ten. Dziękuję. No. Wytrąciliśmy teraz z równowagi. W tym odcinku to generalnie, bo zauważyłem ostatnio, że jeszcze nie mamy tu pługa, więc sobie kupimy pługa. I pojedziemy sobie przeorać trochę. To sobie kupimy ogólnie tego pługa. Wypadałoby. Damy taką bogatą wersję. Z prowadnicą na koło, a cóż nie. Pojedzie, weźmiemy sobie ogólnie tego krystala. Ciągnik prosto od Segmasterki. Ej, MXN, ogólnie odpowiesz, kim ty jesteś i kiedy maskę zdejmiesz? No właśnie. Jutro. Dziękuję. Dzięki. Czemu on taki powoli? To ma być na początek odcinka. Dobrze. Położymy sobie tam, nie wiem kiedy dojadę w ogóle, ale położymy sobie taki ma... No to on 35 na godzinę jedzie. Kiedyś tam na pewno. No kiedyś dojadę, no. Ktoś to tu już skręcać. On taki piorun prędkości, że do zakrętu nie mógł wyhamować. O Boże. No szybciej, mówię wam, szybciej. Seryjnie. Bez kapy. To dawaj na drifcie. Co na drifcie? Chcesz, żebym ogrodzenie świeże rozwalił? Ty, ile tu maszyn teraz jest normalnie w tym, na tym składzie? Skład węgla. No, podoba mi się ta paletnica. Ja nie wiem, czy nie tych buraków, co mamy na podwórku, to nie wsypiemy sobie w palety. Dobry pomysł ci powiem, chłopcze, dobry pomysł. Tak? Dzięki. Też bym tak zrobił. Zrobiłbyś tak? No, fajnie. Super! Jej, najebiście. Ty, bo ja miałem do pola jechać, a na cudze podwórko zajechałem. No, na sąsiada. A kiedy ten odcinek będzie? Kiedyś na pewno. A o której? A co wy się, co się tak interesujecie? Nie wasza sprawa. Co nie? No bo ja bym chciał już obejrzeć. Ten łąką muszę jechać, bo się zagubiłem w tym, w akcji. Ja jestem twoim wiernym widzem, ty mnie nie lekceważ. Weź mnie nie rozśmieszaj, chłopczyku. Chłopczyku. Te, gówniorzu. Chodź ci dom, gówniorza. Jeszcze jak? Te rany boskie, ja przez taką... Dobrze, że kabina jest, bo bym po ryju dostał gałęziami. Tak chyba, żebym sobie trochę za daleko pojechał. Trzeba obeciąć te gałęzie. Jeszcze Facebooka nie wyłączyłem i piszą do mnie. Ja nawet wiem, kto pisze. Piszą do mnie, pytają, co jest, co robisz. Siemka, siemaneczko. Nagrywam odcineczko. No, wszyscy są ze mną nagrywać odcineczki, taki fame. Ty, ja zapomniałem, że ten puk w Todzie ma przecież pozycję transportową. Jak ja go dam, teraz on będzie na kole. Patrz ta, chłopaki. Jaki on, jak ja u niego gospodarz. Ja na razie nie widzę. Ja też na razie. Nie chcę nic mówić. Ale to zobaczysz, jak odcinek będzie, to i zobaczysz. Dobra. Ja już wiem ogólnie, gdzie to pole, gdzie mam jechać. Tak się, byłem trochę zagubiony w akcji, ale już nie. Trochę chyba se za blisko pojechałem, ono jest tam dalej, zaraz tam koło buraczyska, co kopaliśmy. To będzie gdzieś tu. Co nie, Silu? Dobrze gadam, nie? Mam rację. Dobrze gadasz, tak, to mi się tak wydaje. No. Też tak myślę. 4 minuty odcinka, ja dalej do pola nie dotarłem. Tak. No, dojeżdżam dopiero. Co ty tam robisz? Dojeżdżam dopiero. Oj, synek. Co ci się wydaje? Powtórz. Kapciem. Kurwa, wałkiem do ciasta. Ty, ja pasowałoby tu w sumie od granic zoborać, ale nie. Za dużo. Niby tak? Ale za nie. Dużo roboty. Patrz, tak, on 11 tylko na godzinę. Tak. Tylko. On wygląda, jakby ze 300 koni miał. A siły to on nie ma wcale.
Tu się na, to jest takie pole, że nawet tu się nie opłaca zawracać, tu trzeba do tyłu jeździć. Ej, jo, ale dam se rano, bo tak po nocy orać to tak nieunijnie. Co, ja się będę przemęczał. No wiem, dawaj do tyłu, Zetorek. Ogólnie to 912 zrobiła kaput. Poza odcinkiem. Trzeba będzie do mechanika zaholować, ale to będę musiał Sila poprosić o pomoc. Dobra, to sam. Warsosem się jechać, czy skuterem? Skuterem, New Hollandem pociągniemy. To w następnym odcinku odprowadzimy. Jak to pisało? Odprowadzimy do mechanika. Tuning do 80. Jeśli zginę, to robiłem to, co kochałem. LWG, bracia. To inaczej było. Dobra, ale jeden ciur. Dobra, jeżdżę skuterem, bo zaczynam, tak? Ty, a ale... powiem ci, synek, że nieśmieszne, nieśmieszne. O kurde, to słabo, ojcze. No. Jak ja chyba shadery se załączę. Jak to gra od razu pięknie wygląda. Szkoda, że tu jeszcze modworki nie ma, że ja po bruździe. Chyba, że tu takie szerokie koła, że aż nie widać bruzdy. To gdzie on na glebie jest ten Zetor. Ej, czy was też ktoś zaczepił na TS-ie? Tak, mnie też. Odpowiesz, kim ten ktoś jest? Mister Rolnik. O Boże. Cóż ten chłopak chce? Pozdrawiamy Mister Rolnika. Jo, pozdrawiamy. Oczywiście, dobry chłopak. Możesz go połknąć, że nagrywamy, więc trochę go nie wrzucimy tutaj. Spokojnie, hasło na TS-a zmienione. To już nie ten? To już nie Sila Dupcia 1-2-3? Nie, teraz jest Dupera 1-2-3. Same Dupcie są. Było ustawić hasło Lubera, nikt by się nie domyślił. Ale by był fail. No. Ty piorzu. Ty piorzu, jak ja chyba na czyski by tylko orze. Ogólnie to pozdrawiamy Adama, tak? Tak, pozdrawiamy Adasia. No, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Co ty? Nie będę. Chłopak z myślą o przyszłości. Za dużo myśli, chłopak. Za dużo. Patrz ta jak ja ten. Nie wiem w ogóle jak to określić, to oranie tym. Sprawności nie ma żadnej, ja bym tu z agregatem szybciej wleciał, to by wszystko poszło. Tak Krzysiek! To... Co? Bo ja mam małe pytanie jeszcze. No. Takie ważne. No słucham cię, Krzysiu. Dlaczego pan nie sypiesz na palety, tylko pan orzesz? Co? Bo pan miał na palety sypać burokę. Ale uznałem, że trzeba najpierw zaorać. Bo to wegetacja musi być. To wytnij to, przepraszam. Nie. Nie słuchałem. To co narobiłeś? Tylko przez chwilę. Nie słuchałem. Tylko przez chwilę, tak 7 minut. No. Ja teraz... Rolnik, uspokój się, bo zaraz wyjdę z tego farminga. Po pysku dostaniesz, chłopak. No. Ja go tu zaraz do porządku ustawię. Zawodzie mnie to w ruch i... Będzie chodził jak zegarek Rolexa. No. Wysadzany Rolexami, które były wysadzane diamentami. Wow. Toż to bogactwo. Te jak pozycję transportową. A nie, odwracał się tylko. Już myślałem, stale że... tobie pytę gówną. Zablokuje ci komputer. Ty no weź nie straż mnie. Majątek wydałem na to. Twoja matka cię nie kocha, tylko ci tak mówi, żeby ci nie było przykro. Nie było przykro. Zamknij mordę, hejterze. Odczep się ode mnie. I od mojej żony. O, to ty masz żonę. Jak to chyba haker Bonzo. A no przecież się chora nie, córka znikąd nie wzięła. To Dex, u Dexon ma chorą córkę i stado świeżaków za nią goni. No jo, przyznaję się. Polecam obejrzeć cały odcinek. Nie żeby coś. Weź to zabierz ten telefon. Bo jak to ja to słyszę, że komuś wibruje telefon w ogóle.
Ty, no ja też to słyszę. Silu? Nie, to nie u mnie, ja mam wyciszony. To do Daxona. Nie, ja też mam wyciszony. To może mi. Nie u ciebie. Może. Chyba jednak twój telefon. Kogo? Sila. Mój smartfon. Ten wygięty? Pierwszy wygięty telefon świata? No, 3310. Ten. LG brandowany Fendem. Ogólnie to nie polecam kupować, jakby kiedyś sprzedawał, nie polecam kupować telefonu od Sila. Rozjechane przez traktor były. No gościu, tak go. A sprzedajesz go w końcu, czy nie? Nie, nie będę. Kup iPhone'a X. Mamę, kup mi iPhone'a. Mamę. MXN. Mamę, kup mi iPhone'a MXN. A co to za gówno, synek? Tylko 5000. Mamę, kup, mamę. Mamę, kup iPhone'a. Nie będę. Nie będę. Synek. A ja chyba pierwszy raz zdążę dokończyć pracę na odcinku. Ta. No. Podziwiam naprawdę. Podziwiam. Szanuję. Ja też propsy. Jest dopiero 10 minuta nagrywania. Dopiero. A ja chcę się zmieścić w 15. Już prawie kończę. Nie martw się, Silu, nie piekli się, już kończę. Chwileczkę. Dobrze. Będzie grzeczny. Dekson to jest siurek. Nie obrażaj. Trochę szacunku. Siurek. Trochę szacunku. Oj, szymurek. Dobra, zwracam honor człowieku starszy ode mnie o miesiąc. Ode mnie młodszy o dzień, gówniarze. Śmieszek. O dzień i ileś tam na pewno. Dzień i parę godzin. Był wykot wtedy Daxona, no nie? Wykot. Pod mostem w Łodzi. Koci się. Gdzie on się tam na tej Łodzi, kurde? To nie wiem właśnie, gdzie oni... Ja myślałem, że to na Syberii, bo taki bałwan. O nie. O tak. Tak być nie będzie. Dobrze. Koniec. Ej, no uspokój się. Spokój. 3, 2, 1. Ja już kończę to pole, goście. Tak. No. Ja za ciebie najmę do orania. No wiesz, jak ja się profesjonalnie oram. Tylko, że... Ale pług zagonowy czy obrotowy? Obrotowy, ale nie obracam. Bo to jest takie pole, że muszę, że tu się nie ma sensu obracać, tylko cofać lepiej. No. I ty to 15 minut łożesz. No. Bo 7 jechałem na pole. Dobra, nie mam pytań. No ja go na połowę odcinka na pole jechał. No bo nie mogłem znaleźć, gdzie byłem wcześniej. Jeszcze nieobeznany w tych borach. Ty no, już prawie, jeszcze ze 3 razy i będzie porobione. Porobieni, kurde. Urbex Exploration. O tak. Jeszcze jak? Będzie. Ej, w piątek dodać urbex? No. Gówniarze wlaźli komuś do chałupy. Cicho. I urbex Exploration, cicho. Urbex is my life. Dwoje Mixena wbiliśmy na chatę, pytaliśmy, no, czy możemy urbex nagrać, no pewnie. Zgodził się. Znowu to nagrali. Pisze. Jak ja chyba wyjaśnię tego Facebooka za chwilę. Dobra, została mi minuta na zaoranie tego. Dawaj, turbo. Twin turbo na 2 koła i jedziemy. Ted, się tak nie czuwaj w rolę, Dexon. Jak nie będzie to. Zdążę. Tak pachem. Zdążę. No, nie będę. Zdążyłem. O kurczę. Jej, brawo. No, mam nadzieję, że tak, że ten odcinek wam się spodobał, że zestawik wam się spodobał, że koledzy wam się nie spodobali. Że Silu wam się przepadł do gustu. Także pożegnajcie się, chłopaki. Jestem wolny, Silu, pozdrawiam. On jest wolny. Także trzymajcie się i piona. Ja.
mi tylko jedną noc. Zapomnij o swoich przejściach, skarbie ze mną chodź. Wiem, że masz już dosyć piekła, mała, weź mą dłoń. Jeśli ktoś ma jakiś problem, no to pierdol go. Wybudujmy własne ego.